Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku My Player z NBA 2K14 i gramy sobie dzisiaj następne dwa spotkania, także lecimy od razu. Zupgrade'owałem sobie naszego zioma, pewnie zapytacie co mu kupiłem. To znaczy tak, po pierwsze zupgrade'owałem mu prędkość podania, kondycję, to takie chyba najważniejsze rzeczy. Poczekajmy. Tak jest, czyli zupgrade'owałem mu, tak jak mówiłem, prędkość biegu ogólnie, podania, kondycje i rzuty za 3. Na razie te rzeczy sobie troszkę podniosłem do góry i zobaczymy jak będzie się grało w tym dzisiejszym spotkaniu. Będę próbował grać troszkę inaczej, trochę bardziej myśleć, że tak powiem. No i zobaczymy. Jestem na razie na shooting guard, więc nie będę rozgrywał póki co. Chociaż dobra, mogłem to rzucać niby tam, ale tak, i może uda się. Aj, byłaby asysta, ale good ball movement. Gdzie mam, że ma do krycia tutaj, okej. To nie mój. Dobra, nie pcham mu się tam już. Sfaulowany. Czy wam pokażę jeszcze całe, czy tak ostatnie, czy skróty? Zobaczymy ile będę grał. Ja to później sobie jakoś tam albo powycinam, albo nie. Na razie tak już mówiłem, jeśli gram mało i widzicie, minuta 24 do końca, to nie ma sensu wycinać. Jeszcze teraz kolejne zmiany będą za chwilę. Na razie 24 do 9, aż przegrywamy. Bardzo słabo, bardzo słabo. No ale to nie tylko ode mnie zależy niestety. Ale moment to score. Reversa będzie trochę ciężko kryć. Ajajaj, bad shot selection. Nie wiem dlaczego rzucił w ogóle, bo chciałem zrobić zwód, a on mi rzucił. I naciskałem rzutu, że tak powiem, bezpośrednio. Jest trochę to dziwne. Rzucaj, proszę, asysta. Tak! Pięknie. Przyciągnąłem do siebie dwóch, tak prosiliście w komentarzach. Żebym spróbował robić coś takiego i wtedy właśnie kiedy miałem podwojone krycie już na sobie, podałem na koło, a tam już trójeczka piękna i mamy asystę. Graj tu, graj. Patrz. Tak! Pięknie, last second score. Mega. I koniec, koniec pierwszej kwarty, która według mnie była udana. Naprawdę była udana, bo udało się zdobyć punkty, udało się zdobyć asystę, zagrać trochę, kilka fajnych podań. Może nie do końca jestem zadowolony, ale jest okej. A lot of success from mid-range so far for them, guys. If nothing else worked, they can always fall back on the jump shot. And they're also showing some muscle here in the first half, finding a lot of points in the paint area. Czyżby? Ajajaj, ale dobre podanie było, no nie mówcie, że nie. Kurde. Ładnie go tam wyczaiłem, tylko że już nie trafił, no to dupa. I tak by było za dwa.
Good pass do Burksa. Burks do mnie i trójeczka po raz drugi. Nice. 6 punktów, 1 asysta, 100% skuteczność póki co. Zaczynam grać zespołowo i to mi się podoba. Dobra. Znowu good pass. I? Aj, kolejna trójka już nieudana. Skuteczność spadła na 67%. Ocena B- na razie, więc dla mnie super. Dobra. Nie mój. Ale 32-18, to mnie boli trochę. Koniec drugiej kwarty. Przerwa 49-32. Cholera, trochę ciężko na razie. No cóż, gdy będę grał lepiej, może i nasz zespół będzie grał dużo lepiej. Może. Jeśli nie, to po prostu będę chciał odejść do innego klubu. Minuta 59 do końca. Shooting guard po raz kolejny. Bring your team to within 5 points. Ok. Postaram się. Kentner, tutaj. Jak to nie weszło? No idealnie przerzuciłem. Mój? Nie. Allow it inside pass. Pasowałoby jeszcze jakieś punkty zrobić w tym spotkaniu. Pierwsza nietrafiona. O jest, przesunięty zostałem na rozgrywającego z powrotem, więc to mnie cieszy. Podwojone krycie przy mnie i... Nie. Wpadło! Nice! 9 punktów, 1 asysta. A jeszcze trójki nie mam podniesione do końca. Dopiero zacząłem je upgrade'ować. Dobrze się wysunąłem, ale nic z tego. Nie podał mi. Kurde, mogłem nacisnąć podanie. Nie chciałem jednak tak go zmuszać do takiej decyzji. 69-59. Zobaczmy. Może? Tak! Kolejna trójeczka! Nice. 12 punktów. Draw fall. I mamy osobiste, których nie potrafię rzucać ostatnio. No widzicie? 2 na 2 spudłowane. Kurde. Mam bardzo słabe osobiste. Trochę mi to ocenę zepsuło. Próbuj. Ajajaj. Szkoda tych dwóch osobistych, naprawdę szkoda. Saturday.
69-62, minuta 40 do końca, 77-74. Ryzykuje trójką. Tak, mamy punkty. Chyba 2 plus 1 nawet akcja. Może być wyrównanie. Ależ comeback. Dobra. Nie siadło. Widzę, że osobiste dzisiaj nie są naszą specjalnością. Teraz trzeba dobrze grać w obronie. Kurde, nie zebrali tego. Jeszcze raz. Dobra, dawaj. Dawaj, graj. Co ty robisz? Nie mam czasu już teraz, ja zabiję go. I zjebałem. No i kurde, jeszcze później mi trzeba było to podać. Fuck it. No i dwa osobiste. Kurde, no. 78-76. Dlaczego on tyle zwlekał z tym rozgrywaniem? Kto mi to powie? No, nie rozumiem tego w ogóle. No, rzucaj człowieku. Dwa osobiste. No i oba. Proszę, jeden i drugi traf. Proszę, jeden jest. Jeszcze punkcik. Jeszcze jeden punkt. Tak! Brawo, przynajmniej ty potrafisz, a ja nie. Dobra, 35 sekund do końca. Mamy remis. Jedź z tym. Tak! Pięknie! 80-78 i teraz bronić, jeszcze raz bronić. Holiday. Fuck, sfaulowałem go, nie w takim momencie, co ja zrobiłem? 79-80. Chciałem odebrać mu piłkę za wszelką cenę i dupa. No dobra, 24 sekundy. Ostatnia akcja będzie należała do nas. Dobra. Czyżbym miał spróbować rzucać game winnera? Nie wiem, co sądzicie o tym, ale chyba spróbuję. Spróbuję. Game winner. Ale to z... Jak ja debil! Znowu mi się nacisnęło niechcący tamto, co nie chciałem. Chciałem zrobić obrót i rzucić. I dupa, mamy dogrywkę. Oj, przepraszam was za to, ale to jest mój błąd. I przegrywamy 100-95. No cóż, pierwszy zawód. Dałem dupska. Taki ładny mecz, 239 punktów. Mogłem zdobyć jeszcze game winner, mogłem być najlepszym. Ale cóż, nawet nie rzuciłem. Do you feel like your team lost this game or the other team won it? They won it. They stepped up and made sure we couldn't do what we wanted to do. And they really tried to lock down on me. No one else was able to step up and help put us up over the top. So we kept it close, but man, we just couldn't finish things off. It's pretty much what we tried to do and couldn't, so... Give them all the credit for this one. Next time, I'll make sure to take things over a little sooner. Szkoda, bo naprawdę mogłem zostać chyba nawet najlepszym zawodnikiem tego spotkania, jeśli rzuciłbym tą ostatnią piłkę. No ale niestety zawiodłem. Pora na kolejne spotkanie, tym razem gramy ze Spurs. Pora na kolejne punkty i pora, mam nadzieję, na dobry również mecz w moim wykonaniu, taki jak teraz, bo teraz zagrałem bardzo dobrze, oprócz tej ostatniej akcji.
No cóż, czy uda mi się zatrzymać Tima Duncana i jego zespół? Zobaczymy. Ok, wbijamy na parkiet Ashcore znowu jako shooting guard. Tu, Burke, tutaj, kurde, człowieku, co ty robisz? Ale się tam wepchał. Zobaczmy. Myślałem, że to rzucisz przynajmniej. I... aj! Dobra decyzja, ale niestety nie trafiony. Ciężko ogólnie gra mi się. Wow, na shooting guard, jednak wolę rozgrywającym być. Shoots from the baseline, rebound Utah. Defeated by the Pelicans in their last game, they'll try to put that one behind. Dawaj. And Kevin, they put so much effort into the final few minutes of regulation in that game. Tak jest, trójeczka. Numer jeden w tym spotkaniu. W sumie może to i dobrze, że nie muszę grać jako rozgrywający, bo jakbym miał kryć Parkera, to niezbyt by to fajnie wyglądało chyba. Zostanę sobie gdzieś tutaj i zobaczymy. Williams. Tak, jest kolejny. Ale i tak przegrywamy 18 do 15 noc. Ciężko, cholernie ciężko. Zobaczcie, co Parker robi. Nie, jeszcze nie zdarzyło mi się właśnie w NBA rzucić coś takiego. 5 punktów straty. No ostatnio mieliśmy naprawdę... byliśmy tak blisko. Aha, zostanę przesunięty na... wow. Chyba na rozgrywającego? Nie. Dalej nie. Boże, ale tam nie mogą zbierać, kurde. Ginobili robi z nimi co chce. Tutaj. For instance, you had Matt Bonner taking Steven Jackson out to a Coldplay concert last season. One way to help guys get to know each other off the court and it helps them on the court. Znowu źle, no good ball movement i znowu nie mogę trafić. Muszę sobie poprawić jeszcze rzuty z półdystansu, bo to u mnie też kuleje. Trójki już są lepsze. Nie. Jaj, znowu. Wątpię, że uda się ten mecz wygrać w ogóle. Mamy drugą kwartę, 4:28 do końca. I dupa. 26 do 15, to jest 11 punktów straty. Chyba nic z tego. Timeout is called, first in the game for the Jets. Znowu gram jako shooting guard. No kurczę, dlaczego? 42 do 30. And here in the second quarter of action, as we approach 4 minutes played, gets
44 już. Boy, they keep hammering away at him inside, forcing that ball into the paint. Smash mouth basketball. 6 punktów muszę zdobyć. Okej, okay, albo asystować. Ciekawe, co wybiorę. Nie. Jak tam ten mecz udało się zagrać zajebiście, tak ten jest po prostu parodią. Niby już jest trochę lepiej niż ostatnio. Nie ma takiej tragedii, w tamtym meczu przynajmniej nie było, ale to bardzo znowu próbuje rzucać gdzieś trójki na siłę. Trade on draft night for Trey Burke, the Michigan point guard. And, you know, when you don't have a player who can kind of set the offense up, it's really difficult to get your offense. I patrzcie, miałem zasłonę i tak nie trafiłem. Co się dzieje? Dwadzieścia punktów będziemy mieć straty, jeśli teraz rzucam osobiste. O nie, sorry, 19. Tu był tylko jeden. Dawaj tu, dawaj tu, dawaj tu, patrz, patrz, no patrz jak sam stoję. Co on robi? Jest trójka, przynajmniej tyle. 6 punktów. Trey Burke, the National College Player of the Year at Michigan last season. He led the Wolverines in points, assists, steals, and blocks even. And of course, led them all the way to the NCAA Championship game. He's basically a winner. That's what he is. He has really put his... Powoli, powoli trzeba będzie zbierać te punkty, asysty i to wszystko. Dobra, graj tu. Czemu on tak długo się zastanawia, jak rozgrywa tę piłkę? Za daleko chyba. Tak jest. The dive for the ball, and it's going to be out of bounds. The Spurs will take it. Now that we have a chance, let's good hustle, tak, na pewno. Zobaczmy najwięcej bloków na grę. 2,7 Duncan. Ibaka na pierwszym miejscu. Końcówka tej drugiej kwarty już. Here's San Antonio. They're on a 15-3 run right now. Parker dishes to Leonard. Back to Parker. Parker. O ja, mój błąd znowu. Kurde. Totalnie nie radzę sobie w pojedynku z Spurs. O, jestem przesunięty na rozgrywającego i teraz będę toczył pojedynki z Parkerem. Dobra, chodź tu. Nad Parkerem, numer 1. 8 punktów. Ginobili musi rzucać, musi już rzucać. Trójka i trafił. Okej, mamy koniec drugiej kwarty, została nam jedna połowa i zobaczymy. 25 punktów, Tony Parker, jedna asysta, na razie najlepszy zawodnik. Mnóstwo punktów, naprawdę widać to, jak on wchodzi pod ten kosz, ciągle nie dają sobie rady totalnie z nim. 2 minuty do końca. 68-51 i nie wiem, czy coś tutaj można zmienić. Trochę uciekłem. Jest trójeczka. 11 punktów. Key players during the regular season. Some of it has to do with age of their players. Some of it is regarding talent because they. No i znowu odpowiadają. You look at the research. There is something to be said for
Muszę zrobić tak, żeby nasz zespół tracił 10 punktów. Próbujmy. A, dupa. O, jeszcze ja go nie przykryję. Zbierz to i graj. No graj. No dzięki. Tak to się właśnie kończy. Coach Popovich for sitting all their starting players for a nationally televised game back in November. Well, it was their fourth game in five nights. Znowu przesunięty na rozgrywającego. Znowu Parker do krycia. Szkoda, że cały mecz go nie mogę kryć, może mniej punktów zdobył. No, nie mogłem przejść. Tak jest, mamy asystę, przynajmniej tyle. Po koźle udało się. O, Parker. I zobaczmy. Oh, mogłem w prawo tam grać. Słe podanie i znowu ocena leci o pół prawie w dół. Passes it to Bellinelli from deep, and it's good in the assist by 74-56. Bellinelli's got his first bucket of the game, and he's on the board for three. Nie siadło, no cóż. Ostatnia kwarta przed nami, zobaczymy, co uda się w niej zrobić. Parker, za dobry jesteś, jak dla mnie na razie. Może uda mi się. Kawhi Leonard is out there with Ginobili, and it's Duncan in at the pivot spot, manning the middle. A, miałem nadzieję, że uda mi się rzucić nad nim trójkę. Aż tam jakoś bokiem ustawiono tego kosza i nic z tego nie wynikło. Nie. Ten mecz nie mogę zaliczyć do udanych. Teraz się bawię już tymi trójkami, bo to nie ma sensu. No może spróbuję jeszcze jakąś asystę. Parker, znowu ja go nie kryłem chyba? Nie. Dobrze. Koniec. Zobaczymy, ile do końca. 4,55, nie, jeszcze nie. Podaj. Nic nie powiem, bo ten mecz jest naprawdę słaby. Gubię się strasznie. No podaj mi, no. Teraz? Co mi z tego teraz? Dwa punkty dorzucę. 13 punktów na moim koncie, ale słabo, dalej słabo. C minus aż. You know, one of the stranger things of Tim Duncan's Hall of Fame career is how his free throw percentages fluctuated from season to season, guys. Some years in the 70s, others in the low 60s. Last year was a good. Jedynym plusem jest to, że zostaje na parkiecie cały czas. Spurs making a switch here. Green's checked in. Pass to Burks. Here's Houdini. He's guarded by Dia. Nie. No tak ładnie, jakby trójka weszła, to byłoby 16. Nad Parkerem można rzucać trójki w sumie. Burks, ja ci podaję, a ty co robisz? This is a much smoother stroke than we've seen from Duncan. That's why he shot better than 80% from the foul line for the first time in his career. Diao defended by Jefferson.
Diaw dishes to Leonard. Shot clock at 6. Widzę, że nie tylko ja sobie nie radzę w tym spotkaniu. Cantor pulls it down. Cantor's got 6 rebounds here tonight. He's trying to shoot his way out of it, guys. Oh, fuck. Kończmy ten mecz jak najszybciej. Green kicks to Parker. Leonard on the wing. He feeds it to Duncan. Ten mecz ze Spurs to naprawdę dobra lekcja, jak grać. Dobra, nie rzucam już tych trójek, bo to bez sensu. I nic. Myślałem, że dostanę jakąś przerwę w tej ostatniej kwarcie, ale gram cały czas, co mi się nie zdarza często. Chyba, że teraz. Nie, dalej nie. 2:30 do końca. Pięknie. Mam przechwyt i dupa. Przechwyciłem, ale na Ginobili mnie tak nie udało się rzucić tego z pół dystansu. Dwie minuty. Miażdżąca przewaga, 20 ponad punktów, to i tak już jest. Rzucaj, Burks, rzucaj. Prawie jak osobisty. 15 punktów. Cena C. Leonard. Gdyby te trójki powchodziły, to sporo byłoby. Minuta 37-31 do końca i 83-61, 22 punkty straty, już nie do odrobienia. Dobre zbiórki pod koszem widzę u nas. A clinic in terms of how to play with the lead right there. Here's Houdini. I dupa. Here's Piedrinch, rejected by Pendergraph. Here's DeCola. Kicks it to Bellinelli. There's the screen. There's the feed to Bonner. Ale nas cisnął w tym meczu, naprawdę, już mi się już... Może tutaj? Tak jest, 17 punktów. Jeszcze 3 punkty byłoby 20. Tyle, co jeszcze nigdy nie miałem. Właśnie w tym, w tej karierze. I tak 17 to jest chyba rekord mój. Niby najsłabszy mecz, a najwięcej punktów, nie? Będę ryzykował trójką. Po co ja to uciekłem od tego? Rzuć, 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 rzuć. Nie, już koniec, dobra. Koniec, koniec meczu numer 2 i koniec tego odcinka, także trzymajcie się. Do usłyszenia kolejnym razem. Ujojoj, tylko 15 punktów. Na razie. I piona.